Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak możemy zadbać o kopyta naszych podopiecznych. Więc zachęcam Was do oglądania. Najczęstszym i głównym problemem z kopytami są zgniłe strzałki, w szczególności właśnie w okresie takim jesiennym albo wiosennym, właśnie takim przejściowym, w którym konie chodzą dużo po błocie lub po bardziej podmokłym podłożu, pojawia się problem zgniłej strzałki. Czasami też jest to spowodowane tym, że konie mają za rzadko wyrzucany obornik i stoją po prostu na mokrym i te strzałki niestety ulegają, można powiedzieć, degradacji. Chciałbym Wam pokazać w tym filmie, jak zadbać o zgniłą strzałkę, jak zrobić to prawidłowo, by proces leczenia skrócił się znacznie, tak? I żeby po prostu koniowi pomóc, by już ta strzałka się wyleczyła i tak naprawdę zagoiła. Zgniłe strzałki też mogą być powodem złego żywienia, nieprawidłowego żywienia, braków, doborów żywieniowych, ale tutaj już powinniście skontaktować się z dietetykiem końskim lub weterynarzem, by po prostu zrobić badania i rozwiać swoje wątpliwości. Zrobiłam ten filmik po to, by Wam pokazać, jak doraźnie reagować, że trzeba najpierw zdezynfekować, potem zabezpieczyć dokładnie chore miejsce, by było sterylne. To jest najważniejsze, no i żeby proces leczenia znacznie się skrócił. Tak, żeby zabezpieczyć strzałkę, zobaczcie, tu jest zgniła strzałka. Najpierw musimy dokładnie wyczyścić kopyto kopystką i żeby ten zabieg miał sens i żeby rzeczywiście wyleczyć konia ze zgniłej strzałki, musimy najpierw wziąć jakiś środek dezynfekujący, watkę, na której jest ten środek namoczony, wciskamy. W ten sposób, z tym środkiem, może to być Octenisept, może być to Skinsept, obojętnie co macie takie do dezynfekcji i przeciągamy. I tak parę razy. Przeciągamy, żeby zdezynfekować te miejsce i po dezynfekcji bierzemy środek na zgniłe strzałki. Ja tutaj akurat bardzo lubię ten środek, on jest rzeczywiście skuteczny, można powiedzieć, on naprawdę leczy. Bierzemy pędzelek. Nabieramy środek na zgniłe strzałki i wciskamy pędzelkiem, zobaczcie, najpierw tak, o, w ten sposób, że porządnie w miejsce właśnie zmienione, musimy porządnie tego środka nałożyć. I teraz jak wcisnęliśmy porządnie pędzelkiem środek na zgniłe strzałki, bierzemy. Pamiętajcie, nie wciskamy waty ani żadnych gaz, ponieważ one niestety gniją w środku, więc one nie pomagają. Najlepszy sposób jest taki, że bierzemy te plastikowe bandaże, które są dostępne czy w aptece, czy przez internet możemy je kupić, czy nawet u weterynarza. I musi być takiej szerokości, ponieważ zobaczcie, kładziemy w ten sposób, bierzemy kopystkę i zwróćcie uwagę, jak ja wciskam. Bierzemy tu. Jak najgłębiej dociskamy strzałce, o, i bierzemy tak, zaginamy tutaj, wciskamy w to miejsce oraz tutaj. I wtedy mamy zabezpieczone ściany, właśnie tutaj w miejscu, w którym jest zgniła strzałka i sam środek. I dzięki temu, że najpierw dezynfekujemy, potem nakładamy środek ten leczniczy na zgniłe strzałki i bierzemy właśnie ten plastikowy bandaż, który wciskamy w ten sposób, to zabezpieczamy i dociskamy lek do zmienionego miejsca, chorobowo zmienionego. I mamy gotowy zabieg. Moi drodzy, to tyle na ten temat. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i pokazałam, jak prawidłowo dba się o zgniłą strzałkę. I zachęcam Was do oglądania, do zadawania pytań, z chęcią Wam odpowiem, więc pozdrawiam i do zobaczenia.